Wszyscy jesteśmy jak my trzy. Kącik piękna. Prawie w każdej bajce księżniczki mają piękne i długie włosy, takie jak Maja. Ale w każdej, no dobra, w prawie każdej bajce są też smoki. Prawda? No tak, no tak, tak. Takie ziejące ogniem z długimi ogonami. Ale my dzisiaj połączymy te dwie rzeczy i zrobimy z naszych pięknych, długich włosów piękne, długie ogony smoka. Wow! No dobra. Ciekawa w takim razie. Znaczy, nie jestem pewna, czy to będzie wyglądało jak ogon smoka, ale ja to tak nazywam. No okay. Bo mi to tak przypomina. Uwaga, wyciągamy ręce do przodu. Palce. Tak? Tak. Poczekaj. Małe paluszki do przodu. Trzymasz? Okej. Okay. I uwaga, oddzielamy włosy. Zobaczcie. O, już się bałam. Nie. O co chodzi? Chciałam was po prostu odpowiednio przygotować. Dobra. Wydzielamy sobie pierwszą część włosów. Słuchajcie, bo wiecie, że ja nie jestem w tym dobra. Nie przejmuj się. I związujemy gumką, czyli robimy kucyk. Najfajniej będzie to wyglądać, kiedy będziecie wybierać różne kolory gumek. Zobaczcie, ja mam na ręce przeróżne. O, taka ja tęcza. Tak. Tęcza wypełnia nasze serca za każdym razem. O, już się lepiej robi. Okej. Okay. Macie zrobione? Tak. No. Teraz znowu paluszki i zabieramy włosy. Kolejne pasmo. Oddzielamy i dołączamy do kucyka. Okay, i dobrze. Tak samo związujemy gumką. Kolor, który sobie życzysz. To będzie ekstra wyglądać, już tak właśnie widzę. Cieszę się, że wam się już podoba, a uwierzcie mi, że jak skończymy, to efekt będzie niesamowity. Jeżeli już związałyście, to teraz wyciągamy włosy, żeby powstał taki bąbelek. A. Jeszcze bardziej. Bąbelek. Jest bąbelek? Jest bąbelek. I znowu paluszki i dobieramy włosy. Dobra. Dołączamy do kucyka i związujemy gumką. I co? Jeżeli znowu związałyśmy, to wyciągamy lekko włosy i tworzymy kolejny bąbelek. Ej, to słodko wygląda. Prawda? Bąbelek. I co? Dołączamy teraz kolejne pasma do kucyka. I związujemy gumką. Jeżeli został wam już tylko kucyk i nie macie włosów, które możecie dobrać, to nakładamy gumkę i robimy bąbelek. Dobra. Słuchajcie, to jest jedna z nielicznych fryzur, które mi się udały. I widzicie? Piękny ogon smoka gotowy w kilka chwil. Ta-da! Ta-da!